Edyta Kwiatkowska-Sioch, niezrzeszona, to miejsce drugie. Zapraszamy Panią Edytę. Jeszcze raz spróbujmy zaprosić Panią Magdalenę Janczak. A może jakieś zastępstwo, nie wiem. No to cóż, to zapraszamy osoby dekorujące. To przypomnijmy tradycyjnie, kogo mamy przyjemność gościć jako osoby dekorujące. Wójt gminy Garbatka Letniska, pani Teresa Pryszkiewicz. To Państwo nie pomylą zapewne, bo ten pan to jest przewodniczący Rady Gminy Garbatka Letnisko Włodzimierz Mask. No i nasz dyrektor Marcin Wasiorek. Ponieważ nie ma najszybszej, czyli Magdaleny Janczak, no to udekorujmy Edytę Kwiatkowską-Sioch. I czas na dystansie 3 okrążeń to godzina 45 minut i 3 sekundy. Dziękujemy bardzo. To teraz pora na trzech najszybszych panów. Ten najszybszy miał numer 439. Jest to Marcin Reszke Brothers. Tak chyba się to czyta. To miejsce pierwsze oczywiście. Tutaj różnice niewielkie, zaraz powiem. Drugie miejsce Damian Traczyk z numerem 2019, tak jak rok. F.H. Nowalika, Elka Kastar, Tomaszów Mazowiecki. A trzecie Michał Krzyczkowski, stajnia rowerowa. I już. A czasy, zwycięzca, godzina 17 minut i 16 sekund, a 3 sekundy za nim prawie razem Damian Traczyk, godzina 17 minut 19 sekund i Michał Krzyczkowski, ten sam czas, godzina 17 minut 19 sekund. I mamy ze sobą klasyfikację Open, jeszcze pamiątkowe zdjęcia, a tradycyjnie, jak wiemy, oprócz klasyfikacji Open w Sunrise Mega Maratonie mamy też poszczególne kategorie wiekowe. No i tak, no nie było w czasie klasyfikacji Open dekoracji, ale może jest teraz. Magdalena Janczak, Dolina Notecie Racing Team, wygrała kategorię K1 w megamaratonie. Konsekwentnie pani Magdaleny nie ma, tak? No dobrze, to jakoś tam... A, nagrody odbieramy tylko dzisiaj. Przepadło. No to poprosimy zatem zwyciężczynię kategorii K2, Edyta Kwiatkowska-Sioch, niezrzeszona, po której zapraszamy na drugie miejsce. Na pierwsze miejsce, przepraszam. Panie Edyto, teraz pierwsze miejsce. Lepiej już być nie mogło. Tym razem, jeszcze. To jest dekoracja w kategoriach wiekowych. Używam tych skrótów. Jest Magdalena. Ta prosto z Magdalenki, Magdalena Janczak. Nie, z Nadgotecia przyjechała. To poprosimy za chwilkę. A to teraz, Pani Edyto, proszę dla towarzystwa zostać, to nagrodzimy Open, tak? To jeszcze wrócimy do dekoracji Open, bo jest nasza zwycięzczyni Magdalena Janczak. Godzina 39 minut 32 sekundy. To pierwsze miejsce w klasyfikacji Open i pierwsze miejsce w kategorii K1. Dla porównania czas Pani Edyty to godzina 45 minut i 3 sekundy. Fotoreporterzy zdążyli, tak? To dziękujemy bardzo. Pani Różynki, jak to się ładnie mówi. To teraz panowie, klasyfikację Open już nagrodziliśmy, to teraz pora na kategorie wiekowe, a mamy ich tutaj kilka. Po kolei. Zacznijmy od kategorii M1. I tutaj Damian Traczyk, F.H. Nowalika, Elka Kastar, Tomaszów Mazowiecki, to zwycięzca w kategorii M1. Mega maraton. Drugi Michał Krzyczkowski, stajnia rowerowa, a trzeci Marcin Banasiewicz z ŁKS-u Józefina. Najpierwszy prawie razem, godzina 17 minut 19 sekund, a troszkę dalej za nimi Marcin Banasiewicz, ŁKS Józefina, godzina 33 minuty 37 sekund.
Gratulacje, brawa, dziękujemy bardzo. Teraz kategoria M2. Najszybszy w ogóle, a więc tym samym wygrał i swoją kategorię wiekową. Marcin Reszke, Brazers. Godzina 17 minut 16 sekund. Po raz drugi na najwyższym stopniu podium. Drugie miejsce w tej kategorii Dawid Szczepański. Godzina 17 minut 32 sekundy. A trzeci był Przemysław Wyszogrodzki, niezrzeszony. Godzina 21 minut 54 sekundy. Zapraszamy. Jest pan Przemysław. Przemysław Wyszogrodzki, ale nie z Wyszogrody, tylko niezrzeszony, tak? To kategoria M2. Mega maraton, 3 okrążenia, około 38 km. To teraz licznie obsadzona kategoria wiekowa, aż 17 zawodników startowało, a najlepsza trójka wygląda następująco. Zwycięzca kategorii M3 to Paweł Grabowski, MCP Bike Team. Godzina 17 minut 30 sekund. Był czwarty w klasyfikacji Open. Michał Kokoryk to drugie miejsce, reprezentuje UFKS Rzeszina, godzina 17 minut 50 sekund. Ogólnie siódmy. I jeszcze trzecie miejsce, Karol Romanowski, Legia Sunrise Team, godzina 17:57. To ósme miejsce w klasyfikacji ogólnej. Marcin Reszke, Dawid Brazers. To już było, przepraszam, Paweł Grabowski, MCP Bajki Team, Michał Kokoryk, ULKS Józefina i Karol Romanowski, Legia Sunrise Team. To dekoracja kategorii M3. Jesteśmy przy dekoracji Mega Maratonu. Trzy kategorie za nami i trzy przed nami jeszcze. Kategorii M4 zwycięzcą został Ireneusz Kowalski, stajnia rowerowa. Zapraszamy. Był szósty w klasyfikacji ogólnej. Zbigniew Cywka, klub bajki z Woleń. Godzina 26:10. To miejsce drugie, a trzecie Arkadiusz Figura, klub bajki z Woleń. 2 sekundy za swym klubowym kolegą. Godzina 26 minut 12 sekund. To odpowiednio 15 i 16 miejsce ogólnie. Ale dekorujemy teraz najlepszych kategoriach. Dekorujemy, gratulujemy, dziękujemy. Wszystko naujemy. To teraz kategoria M5. Tutaj najszybszy Marcin Bieniada. Wildborn. No. Nie możemy reklamy, proszę pana, przekazywać. Wildborn i System. To jest Marcin Bieniada, dopominający się o reklamę. Wojciech Dziubak, UFKS Józefina, zajął drugie miejsce, a Wojciech Stankiewicz zajął miejsce trzecie. A Marcin Bieniada z tego klubu, o którym mówiłem. I czas pana Marcina to godzina, o, to godzina 35 minut 54 sekundy. Wojciech Dziubak, godzina 44:52, a Wojciech Stankiewicz, godzina 45 minut i 27 sekund. No to jeszcze pozostali nam, że tak powiem, starsi panowie dwa, jako kabarecie, kategoria 6, Tadeusz Stanaszek, stajnia rowerowa. To zwycięzca tej kategorii, ale całkiem dobry czas, powiem państwu, 29.05, 21 miejsce, wśród młodszych zdecydowanie rywali. Brawo, panie Tadeuszu. Ryszard Krasiński, niezrzeszony, to godzina 40 minut i 1 sekunda, drugie miejsce w tej kategorii wiekowej. Zapraszamy. Pan Tadeusz przed panem Ryszardem. I na trzecie, tak.
przed nami jeszcze jest dekoracja giga, a przypomnę, że dekorowali wójt gminy Garbatka Lipińska, pan Teresa Pyszkiewicz, prosimy po prostu, bo jeszcze jedna dekoracja, i przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur, a mikrofon przekazujemy dyrektorowi pan Marcin Wasiowi. Proszę Państwa, niezmiernie nam miło, że możemy po 6 latach wrócić ponownie do Garbatki. Mam nadzieję, że na dłuższy już czas. Chciałem przy tej okazji bardzo podziękować władzom gminy, tu w osobie pani wójt Teresy Fryszkiewicz. Dziękuję serdecznie za przyjęcie i panu przewodniczącemu Rady gminy Garbatka Letnisko, panu Mazurowi. Serdecznie Państwu dziękuję za to, że daliście nam szansę, żebyśmy mogli to piękne miejsce odwiedzić i tutaj w sportowej rywalizacji pobyć. Serdecznie dziękuję Wojtkowi Stankiewiczowi, który jest mieszkańcem gminy Garbatka, który jest autorem trasy i który dzielnie pracował wczoraj przy jej znakowaniu. Dzisiaj nie słyszałem, żeby się ktoś pomylił, także doskonale to zrobił. Dziękuję serdecznie, Wojtek. A na pamiątkę naszego pobytu to chcę przekazać tutaj dla pani wójt koszulkę Legii limitowaną, wydaną z okazji 90-lecia naszego klubu. To jest kolarsko-biegowa koszulka, której można wykorzystać w celach sportowych. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja przyłożę. Nie muszę się przebierać. I dla pana przewodniczącego również unikalne wydanie historii klubu sekcji kolarskiej CWKS Legia, a dalej kontynuuje go klub kolarski Legia 1928. Wszystko, co się w kolarstwie w Legii wydarzyło, również unikalne wydanie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pani wójt, czy ta koszulka rozmiar właściwy? No takie wstępna przymiarka wygląda na to, że dobrze. No teraz nie oczekujemy dalszych uczuć. Przepraszam, żartujemy sobie, a pora teraz na dekorację giga maratonu. To było 5 okrążeń, prawie 65 km i także była klasyfikacja Open. Tutaj mieliśmy pierwszą trójkę następujących zawodników, zapraszamy. Bartłomiej Grudny, Altop Stack Team, to pierwsze miejsce. Mariusz Skalski ukończył dystans 5 okrążeń na miejscu drugim, też prosimy. A Jarek Uczkiewicz od początku jechał na trzecim miejscu i tak też zostało. Jarek Skalski, Kamyk Radzynin, MTB Team. Czasy zwycięzca, Bartłomiej Grudny to 2 godziny 13 minut i 9 sekund. Mariusz Skalski był jedną sekundę za nim, a więc jechali od początku razem. Rywalizacja rozstrzygnęła się dopiero na ostatniej prostej, na linii mety. A Jarek Uczkiewicz troszkę za nimi. Kamyk Radzymin MTB Team to 21 sekund i 22 godziny. 21 sekund, 21 minut, 27 sekund. Przepraszam bardzo, tych dwójek tyle. A zaraz dwójki też będą. To jeszcze uzupełnię, że czwarte miejsce zajął Robert Wrzesień i Jadł Boro. 2 godziny 27 minut 38 sekund. A trzy dwójki to numer Marka Walczaka, Clear Bike Team, który zajął miejsce piąte. To teraz pora na... Dziękujemy za klasyfikację. Dobra, ale proszę się nie oddawać, bo jeszcze przecież panuje zobaczymy w wersji grupowej. I tak się składa, że pierwsza trójka to ta sama kategoria wiekowa, kategoria M3 w gigamaratonie. Bartłomiej Grudny, przepraszam bardzo, Grudny, G pierwsze, przepraszam. Altop Stack Team to miejsce pierwsze, dla przypomnienia 2 godziny 13 minut 9 sekund. Sekundę za nim Mariusz Skarski, to ta sama grupa, M3. Jarek Uczkiewicz z tej samej grupy M3, Kamyk Radzymin MTB Team, 2 godziny 21 minut 27 sekund. Brawo, brawo. Większe drąże, prawie 65 km. To prawie jak stąd do strony Warszawy. Choć nie do końca. Dobrze, to jeszcze zdjęcia. Ale jak mówiłem wcześniej, mieliśmy jeszcze zawodników w innych kategorii. I tak, najlepsze
Kategorii nie bardzo, panu już dziękuję. Kategoria M4. Robert Grzesiek, Lilia Górboro, 2 godziny 27 minut 48 sekund. Zapraszamy pana Roberta na najwyższy złoty stopień podium. Dziękujemy, a zawodnikiem, który od 12 aż prawie do teraz dzielnie wędrował na trasie 5 okrążeń, jest Marek Walczak, Clear Bike Team, numer 222, zwycięzca kategorii M5. M5 to ile metrów kwadratowych? To są 4 pokoje, tak? Jeszcze dwa. Indywidualnie już nagrodziliśmy, ale mamy także tak zwaną klasyfikację mix, czyli pary mieszane, prawie jak w tenisie. I tutaj okazuje się, że najlepszy więcej punktów, 5,44 to dorobek zwycięskiej pary, a druga para 745 punktów, 97. Proszę Państwa, i to by było na tyle. Czy jeszcze mamy kogoś, kto głos chce zabrać? Dziękuję bardzo. Przypomnijmy, że przez cały czas imprezy była z nami, był z nami, byli Państwo Pani Wójt Gminy Garbatka Letnisko Teresa Bryszkiewicz. Dziękujemy Pani Wójt. I Przewodniczący Rady Gminy Garbatka Letnisko Pan Włodzimierz Mazur. No i oczywiście stały nasz gospodarz, dyrektor cyklu naszego wyścigu i klubu kolarskiego Legia 1928, Pan Marcin Wasiołek. Dziękuję za dekorację, odpowiedzialna Pani Małgorzata Szyle. Czy ja mogę powiedzieć już do widzenia? Od siebie, tak? No to jeszcze od siebie prawie dobra. Nie no, co ja gadam. Dziękuję Państwu bardzo za miłe spotkanie. 6 lat temu też było fajnie, ale dzisiaj jakby nawet lepiej. Za 6 lat będzie jeszcze... Nie, za rok. Za rok może dwa schodami. A proszę bardzo. Ja bardzo króciutko chciałabym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to, że zechcieliście odwiedzić naszą gminę i myślę, że za rok spotkamy się ponownie. Dziękuję serdecznie. Czyli za rok, może dwa, garbatkę odwiedzą kolarz. O, tak zmienimy tekst o tym koniku na biegunach, tak?